Gdy często kontaktujemy się z wybranym numerem, warto umieścić połączenie z nim na jednym z głównych ekranów smartfona. Aby dodać ikonę natychmiastowego połączenia, przytrzymujemy palec na ekranie i przechodzimy do zasobnika z widżetami. Przenosimy bezpośrednie wybieranie na ekran, a następnie wskazujemy, z którym kontaktem z naszej książki widżet ten będzie łączyć. Aby w podobny sposób pisać wiadomości, używamy widżetu Wiadomość bezpośrednia. Inną opcją jest stworzenie jednej ikony, która daje nam wszystkie opcje kontaktu. W tym celu w książce telefonicznej przytrzymujemy palec na wybranym kontakcie i wybieramy Dodaj skrót do strony głównej.